Zrobiliśmy remont, wynajęliśmy i sprzedaliśmy klientowi. Inwestora kosztowało to 3 godziny w postaci zobaczenia mieszkania, podpisania aktu materialnego, podpisania umowy wykonawczej i danie nam pełnosti na sprzedaż. Czyli w 3 godziny zarobił 80 tysięcy złotych. Dopiliśmy deal w postaci zakupu budynku, który zarezerwowaliśmy za 0 złotych, a sprzedaliśmy go za 300 tysięcy drożej klientowi docelowymi poniżej ceny rynkowej, na której klient zarabia przysłowiowo prawie 8000 zł miesięcznie? Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są święto kapitalizmu konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowane networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Andrzej Grzycki, Przygody Przedsiębiorców, dzień dobry. Dzisiaj historia człowieka, który zaczynał pracę w bardzo młodym wieku, w okolicach 14-15 roku życia. I pomimo tego, że w czasach edukacji szkolnej nie do końca miał łatwo, ponieważ niektórzy nauczyciele wzięli go sobie na celownik z różnych powodów, o których opowie w trakcie nagrania, to dzięki edukacji, docenieniu roli sprzedaży w życiu i w biznesie, doszedł do miejsca, w którym jest obecnie, w którym ma dochodowy biznes, w którym jego firma zarządza majątkiem o wartości przeszło 30 milionów złotych, oczywiście ulokowany w nieruchomościach, ale spokojnie, to nie będzie wywiad o nieruchomościach, tylko to będzie wywiad o tym, jak z miejsca, w którym się zarabiało grosze, doszło się do miejsca, w którym można było dzięki inteligencji i wiedzy zarobić w krótkim czasie 300 tysięcy złotych, wkładając okrągłe zero. Daniel Makowski, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry słuchacza. Dziękuję za zaproszenie. Adrianie. To jest dla nas zaszczyt i przyjemność. Tym bardziej, że jesteś w loży kapitalistów, więc cieszę się, że możemy troszeczkę szerzej pogadać przed kamerą. Też żeby się drodzy widzowie wiedzieli. Jakiś czas temu Daniel występował na zaprzyjaźnionym kanale Biznes Misja. Łukasz, pozdrawiamy. Tam jest troszeczkę więcej informacji o propos nieruchomości, jeżeli to Was interesuje. A tutaj będzie droga od początkującego do gościa, który ogarnia swoje życie. Tak to ładnie ujmijmy. Słuchaj, gdzie zaczyna się Twoja droga? Taka zawodowa. Gdzie zacząłeś zarabiać pierwsze pieniądze i dlaczego w tak wczesnym wieku? Zawodowa, moja droga, no to zaczyna się na pewno mm, przy pracy. Na budowie, no bo mój tata prowadził firmę wykończeniową, układ wykładzinę. Pozdrawiam, tato. Pozdrawiam. E, I też muszę mu w tym miejscu podziękować, no bo na pewno też mnie nauczył ciężkiej pracy i tego, że pieniądze nie biorą się z bankomatu. E, no i brał mnie na weekendy do tej pracy, żebym mu pomagał. E, później, jak miałem wakacje, no to po prostu chodziłem z nim na tygodniówki czy dwutygodniówki i robiłem po prostu zlecenia, pomagając mu kłaść wykładzinę. No i tak. Nabywałem te doświadczenia jako młody człowiek i uczyłem się po prostu tego, że pieniądze nie biorą się, tak jak powiedziałem wcześniej z bankomatu, tylko musiałem po prostu na swoje kieszonkowe zapracować. Doprecyzujmy jedną rzecz. To była twoja motywacja, żeby pracować z tatą? Czy to tata stwierdził synu dość yy, pierdolnie się, <noise> mówiąc tak mało elegancko? Zapraszam Cię do roboty, żebyś zobaczył, jak to jest. Więc co, po części było tak, że tata potrzebował pomocy, tak, ale też jak ja potrzebowałem sobie coś kupić, tak, to rodzice dawali mi jakieś tam pieniądze, ale jeśli chciałem wydać więcej na jakiś swój zakup, bądź zachciankę, no to już mówili, no to idź z tatą do pracy i sobie na to zapracuj po prostu, ale też lubiałem mieć też kieszonkowe w kieszeni, a nie prosić rodziców o to, żeby mi dali na to, bądź na to, bo też miałem wśród znajomych, kolegów, y, ludzi, którzy po prostu od swoich rodziców dostawali te pieniądze, a mi nie było tak łatwo dostać te pieniądze, bo rodzice po prostu mnie uczyli od początku, że y, nie mają tych pieniędzy na dodatkowe moje zachcianki, tylko mają na to, żeby zapewnić mi edukację, żeby zapewnić to, żeby w domu było jedzenia, czy żebyśmy mieli po prostu gdzie mieszkać i za co żyć. Jak duży Twoim zdaniem wpływ na Twoje obecne sukcesy zawodowe miała? Tamta postawa Twoich rodziców, którzy uczyli Cię wartości pieniądza, uczyli Cię wartości pracy, zamiast po prostu dawać Ci kieszonkowe i jeszcze się napracujesz w życiu. Wiesz co, myślę, że kolosalne, bo już od tych młodych lat dowiedziałem się tego, że nie chcę mieć szefa, bo praca z tatą była fajna, ciekawa, że mogłem sobie dorobić, ale, ale była też, mówiąc dosyć mocno, wkurwiająca, no bo. Jak źle coś zrobiłem w pracy, no to później w domu też to się odbijało, że tata mówił, że na przykład nie jestem dokładny, tak, że powinienem się bardziej starać. I to też przez jakiś tam okres budowało we mnie brak pewności siebie, i tą pewność siebie później musiałem zbudować. No bo też tak jak wiesz, nauczyciele w szkole, jeśli jesteś trójkowym uczniem, a ja takim byłem, zawsze mówi Makowski musi się bardziej starać, musi się bardziej nauczyć, Makowski będziesz do niczego, Makowski ty w życiu nic nie osiągniesz. Więc jeśli u młodego chłopaka buduje Mówisz się takie rzeczy? Tak, 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 jak się buduje takie rzeczy, no to później w życiu na bądź dorosłym, ta pewność siebie i ten program, który zbudowali cię jest tak mocne, że później po prostu tracisz wiarę w siebie. I jak napotykasz jakieś przeciwności losu, no to przychodzą ci te myśli, co mówili ci to kiedyś, a ty do, do niczego nie dojdziesz. No ja miałem takie skrajne sytuacje, że no, nieraz potrafiłem się z kimś pobić w szkole, tak? I gdzieś tam e, każdy wiedział, że jak coś się dzieje, to może to być Makowski. <śleski> <śleski> I była nawet taka skrajna sytuacja, że nie było mnie w szkole. Byłem z mamą mu lekarza, i ktoś dostał w twarz. Przychodzę na następny dzień, policja, pedagog, wiesz, moja mama wezwana, siadamy i mówi: Pani syn znowu pobił chłopaka. Ten chłopak siedzi, wiesz, naprzeciwko nas. A ten chłopak mówi: To nie on, nie? A nauczycielka mówi: To na pewno makowski, nie? A moja mama: Proszę panią, ale Daniel wczoraj był ze mną. To nie mógł być on. Nie, no to musi być makowski. No, bo zawsze Makowski po prostu jest. No, jakby dochodziło do takiej skryjnej sytuacji, że psycholog i policja stała i po prostu wryta, nie wiedziała, co się dzieje, bo ja siedziałem zmieszany. Nie wiedziałem o co chodzi. Potrafiłem się przyznać, jak naprawdę komuś dałem w twarz, ale nie w sytuacjach, jak nic nie zrobiłem. Więc jednak ta edukacja, nauczyciele, bądź nasi bliscy bardzo programują nas jako młodych ludzi. Dlatego ja, swoim córkom na przykład ciągle mówię, że są wspaniałe, że osiągną sukces, że są milionerami. Nawet moja żona nieraz się śmiała, jak moja dwuletnia córka zasypiała, to głaskałem je po głowie i mówiłem: Jesteś kobietą sukcesu, jesteś mistrzem, nie? I budowa mają pro, takie programowanie w niej, bo dzieci do drugiego roku życia chłoną wszystko, co im powiemy, tak? czyli przyjmują bez oporu. Do siódmego roku życia jesteśmy w stanie je programować jako dorośli ludzie, a później już z tym programem, można powiedzieć, idą dalej przez życie. No i dalej są programowane przez naszą edukację szkolną, która wiadomo, że nie jest na świetnym poziomie pod względem yy, wsparcia tego młodego człowieka. Co sprawiło, że pomimo tego, że nauczyciele pewnie nie wszyscy, ale niektórzy mieli takie nastawienie względem ciebie, że przypisywali ci winę, nawet podczas twojej nieobecności, To tylko... I jeżeli ta historia jest prawdziwa, zakładam, że jest, to tylko pokazuje po prostu już skalę absurdu i takiego pewnego uprzedzenia względem twojej osoby, a byłeś tylko dzieckiem, byłeś tylko nastolatkiem, prawda? Więc, co sprawiło, że taka postawa nauczycieli, niektórych, podkreślmy, nie złamała cię, że mimo wszystko udało ci się wierzyć w siebie na tyle, że potem zbudowałeś to, co zbudowałeś, to, co, jest, co cię obecnie otacza. Więc co dalej? Moja droga tak wyglądała, że yy, no dalej pracowałem u tego taty, yy, później skończyłem swoje technikum, bo ja jestem w ogóle monterem kadłubów. więc monterem jakby też, kadłubów? Tak, tak, tak. Z zawodu, szczecin. tak? Z zawodu. Mm -hmm. Więc poszedłem do pracy jako tam spawasz, zrobiłem sobie kursy, więc jakby widzowie mogą mówić, no praca dochodowa, da się dobrze zarobić, ale ja byłem takim człowiekiem, który nie lubiał się brudzić nigdy, pod względem, że jak nawet pracowałem na budowie i miałem brudne te ręce, no to potrafiłem je po pięć razy dziennie umyć, tak, żeby nie mieć tych brudnych rąk, bądź brudu pod z no, Nie lubię po prostu tego i dalej tak mam, że gdzieś tam jak na ogródku nieraz pracuję, to dosyć często myję ręce. I po prostu zacząłem tą pracę jako, jako spawacz, ale denerwowało mnie to, że w korporacji, bo w bardzo dużej firmie pracowałem, była taka tendencja, że ludzi się do końca nie szanowało, nas młodych oczywiście po tych kursach, i ja co trzy miesiące miałem obiecowaną podwyżkę. I co trzy miesiące zmieniał mi się kierownik, i za każdym razem, kiedy się zmieniał kierownik, mówiłem: Młody człowieku, musisz się postarać. A ja mówię, ale ja się starałem już przez ostatnie pół roku. No tak, ale teraz ja jestem Twoim kierownikiem, i teraz musisz mi pokazać. I po takich dziewięciu prawie miesiącach przeczytałem książkę Bogaty, Biedny Ojciec, co myślę, że każdy gdzieś tam trafił. I mówię: Kurwa, to nie oni, to nie ja jestem inny, tylko oni są po prostu inni, że. Zrozumiałem wtedy, że dlatego zawsze z szefami miałem problem, bo ja mam. Nieraz nie potrafię ugryźć się w język. Jeśli mi coś nie pasuje, to mówię jak jest. A jednak taka postawa wśród uczniów, wśród pracowników nie jest dobrze tolerowana. Oczywiście, teraz to się zmienia. My jako przedsiębiorcy chcemy, żeby nasi pracownicy mówili, że ty coś źle zrobiłeś, że można to zrobić lepiej. To jest przejaw nowoczesnej firmy. Tak, oczywiście, ale kiedyś nie było to dobrze postrzegane. jak ja widziałem jakieś idiotyczne rozwiązania, to mówiłem, że one są po prostu idiotyczne do swojego kierownika, a on za to mnie karał bądź <laughs> mówił kierownictwu, że on y, nie potrafi się y, przystosować. Że robisz problemy. <laughs> Nie potrafi nie. się przystosować, i robi problemy, więc już przy podwyżkach bądź jakichś innych rzeczy nie byłem brany pod uwagę. I wtedy się zwolniłem i wróciłem do Taty na budowę, i dalej tam pracowałem. I odchodząc z technikum, miałem taką przemyślenie, że w sumie przeczytałem przez swoją edukację. Nie ma czym się chwalić, oczywiście, ale ja przyjmuję to, jakim byłem człowiekiem, jakim jestem. Przeczytałem chyba jedną czy dwie książki przez całą swoją edukację szkolną praktycznie. Wiadomo, kiedyś rodzice jakieś tam czytali, więc jakby tego nie liczę. A jak pierwszy rok byłem po wyjściu z techników, to przeczytałem 50 książek w pierwszym roku, jak wyszedłem, bo czytałem Dlubo. książki, które mnie interesują. Tak? Moją książką pierwszą był Bogaty Ojciec, ale później po prostu szedłem. Czytałem wszystko, co mi wpadło do głowy, nie? programowanie jakieś, potęgę podświadomości <laughs> i różne rozwojowe książki i przez to w mojej głowie się przestawiło to, że pracowanie za godzinę to nie jest dojście do jakiegoś tam sukcesu, a ciągle czytałem w tych książkach, że sprzedaż jest kluczową umiejętnością, żeby osiągnąć większe pieniądze. Zawsze mówiłem mamie, że zostanę milionerem, a ona mówiła: Dobrze, 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 synku, idź do taty, pomóż mu, nie? I w taki sposób to wyglądało, ale gdzieś tam z tyłu, nie wiem dlaczego i nie wiem, co sprawiło, że takie miałem przemyślenia, ciężko mi się do tego odnieść, ale jednak gdzieś tam w głębi chciałem czegoś więcej od życia. Nie tylko praca od 8 do 16 i e, pracowanie pod kimś, tylko osiągnięcie czegoś po prostu więcej. Mm -hmm. Czy każdy może być przedsiębiorcą? Myślę, że nie. I nie każdy powinien nawet być przedsiębiorcą, bo są świetni pracownicy, współpracownicy, którzy się lepiej odnajdują od nas przy na przykład pracy biurowej, a oni nie potrafiliby teraz zostać przedsiębiorcą, bo dla nich jakby układanie tych papierów jest fajną, satysfakcjonującą pracą, a żeby zostać przedsiębiorcą, no to samo układanie dokumentów nie jest wystarczające, żeby prowadzić po prostu swój biznes. Więc myślę, że trzeba mieć tą iskrę przedsiębiorcy w, w, w sobie. Oczywiście, da się jej wyuczyć, jeśli pójdziesz, założyć swoją firmę, dostaniesz raz lej, drugi raz lej, to nauczysz się i, i zostaniesz zostaniesz tym przedsiębiorcą i w końcu nabierzesz tego, że będziesz miał otwartą dupę, ale to nie jest dla każdego moim zdaniem, bo to jest jednak no, wyjście ze strefy komfortu e, stresujące, no bo masz podatki, rząd, pracownicy, e, L4, e, jakieś problemy z klientami bądź projektami, więc nie każdy sobie jest w stanie w tym poradzić. Teraz będzie pytanie, na które jestem bardzo ciekaw, jak odpowiesz, to będzie coś w stylu podkręconej piłki czy obecnie zarabiasz lepiej niż twój tata? Na pewno. To gdybyś miał odpowiedzieć na pytanie, co zrobiłeś inaczej niż twój tata, że zarabiasz lepiej niż on, pomimo że też prowadził biznes, to co byś powiedział? Wiesz co, myślę, że yy, mój tata był świetnym specjalistą, znaczy jest świetnym specjalistą, świetnym hałwcem, ale nie mógł przeskoczyć poziomu samozatrudnionego. Czyli on wolał sam zrobić niż pracowników, niż zbudować zespół, który bym pracował, bo nawet była taka sytuacja, że ja się zwolniłem z tej pracy i chciałem z tatą robić zlecenia i tata nie chciał już brać w tego tak? Tak, tak, dla technologii. Tak, tak. Okay. Tak. Mm -hmm. Nie chciał robić większych zleceń. <laughs> ja znałem jego zleceniodawcę i zacząłem rozmawiać z tą panią, że ja chętnie bym wziął większe zlecenia, bo ja już nabrałem mm -hmm. trochę tego fachu. Nawet mój tymczasowy wspólnik, pozdrawiam, wtedy u mnie pracował tak dorywczo, znaczy u mojego taty. I z nim chciałem zrobić taki deal, żeby zacząć robić te większe projekty dla tej, dla tej pani, że mieliśmy wyremontować tam 40 pokoi w chyba uściu, czyli położyć wykładzinę, pojechać tam na kilka Miesięce i byłem mega najarany na to, że chciałem przeskoczyć ten następny poziom, chociaż jeszcze nie wiedziałem, co tam mnie czeka. Ale wyszło tak, że miał to zlecenie wejść w październiku. Nie weszło w październiku, miało wejść w listopadzie i nadszedł gorszy czas zawsze dla tej, e, dla tej branży, czyli kładzenia tych wykładzin, czyli zima. E, I w zimę zawsze było mniej zleceń. I tata też nie miał tych zleceń za dużo. Więc dla mnie tej pracy znowu nie było. Więc wtedy e, podjąłem taką decyzję po dwóch miesiącach, jak ona ciągle mnie przestawiała z tygodnia na tydzień, z tygodnia na tydzień, że muszę znaleźć jakąś swoją drogę, bo tam nie będę w stanie wyżyć. Ja wtedy pracowałem u taty, masowałem, bo też byłem masażystą, trenerem personalnym. Stałem wieczorami na bramkach, a w weekend, w weekend robiłem studia fizjoterapii, bo wtedy był okres, że chciałem zostać fizjoterapeutą. Spałeś coś? No, spałem po 3-4 godziny generalnie dziennie. Tak przez 3 miesiąca jecha jechałem, a i wtedy zatrudniłem się w firmie sprzedażowej. I czyli na ten 8-16 pracowałem w tej firmie sprzedażowej, a te wszystkie reszty zleceń robiłem gdzieś tam po pracy bądź mhm. w nocy, oczywiście, bo to też praca nocna była. No i generalnie po miesiącu pracy w tej e, sprzedaży, e, no, trzy godziny spałem, więc byłem wyczerpany. Ja do siebie po weekendzie dochodziłem do środy, więc byłem nieefektywny. E, nie byłem w stanie dobrze sprzedawać tych produktów. No i postawiłem sobie takie, taką, taką barierę stop, i zacząłem przemyśleć to, przemyślać to po prostu, jak wygląda moje życie teraz i moja sytuacja bieżąca. Poszedłem wtedy do psychologa sportowego, bo mówię: kurde, mam jakąś depresję, nie chce mi się coś, jestem przemęczony, i powie, zacząłem opowiadać tej psycholog, jakby jak moje ostatnie trzy miesiące wygląda, a ona się tak na mnie patrzy. I pan się dziwi, że pan jest zmęczony i panu się nie chce treningów robić. A ja poszedłem głównie do niej dlatego, bo przestałem mieć fan zrobienia treningów. Po prostu mi się ich nie chciało robić. A ja jednak zawsze trenowałem sporty walki, siłownie takie rzeczy. Więc przeszkadzało mi to, że przez moje życie zawodowe, moja taka no nie nazwę to karierą, ale życie sportowe po prostu traci się i go nie ma. No i wtedy podjęłem decyzję, że muszę coś zmienić w tym życiu. No i to nie była też dobra, te, dobra decyzja według moich rodziców, bo wtedy moi rodzice chcieli, żebym chodził na te studia, więc mnie opłacali wtedy. Chociaż jakby nie chciałem tego, ale jakby chcieli to robić, więc okej. Okay. No, i podjąłem decyzję, że rzucam ze studia, hmm. rzucam bramki, rzucam masa, rzucam treningi personalne, bo wtedy za treningi personalne płacili mi 7 zł za godzinę i 20 zł za trening personalny, więc to były jakby śmieszne pieniądze, ale chciałem po prostu robić to, więc dlatego zgadzałem się na takie wynagrodzenie i postawiłem wszystko na sprzedaż. Czyli tylko <laughs> rzuciłem wszystkie prace i powiedziałem, zajmuję się tylko sprzedażą. Hmm. Nim wątek sprzedaży. Y to jakby jeszcze troszeczkę podrążę. Czy oprócz tego, że zacząłeś budować struktury i tak dalej, że chciałeś być bardziej przedsiębiorcą niż sam zatrudnionym, to czy coś jeszcze robiłeś inaczej niż twój tata? Pytam dlatego, jakby nie bez powodu, ponieważ wyjście spod parasola rodziców. Nie zawsze jest łatwe. Większość osób nie ma w sobie tej siły i tej pewności, że zaryzykują i pójdą w nieznane, tylko często kopiują ścieżkę swoich rodziców, i potem są zdziwieni, że mają efekty takie same jak oni. Więc co ty jeszcze zrobiłeś innego? Co ja zrobiłem innego? No, na pewno postawiłem mocno na edukację, ale taką szeroko pojętą. Nie? Czyli mój tata się specjalizował w wąskiej branży, kładzenia tak? wykładzień i wszystko, co jest związane z tym. Mhm. A ja zacząłem się bardziej edukować w przedsiębiorczość, rozwój, tak? podatki, finanse, zarządzanie ludźmi. I to pokazało mi, że jako samozatrudniony masz jakiś jakąś barierę, tak? Limit, nie jesteś w stanie sufi. przeskoczyć czegoś. No i mój tata też bardzo dużo pracował, tak, bo go, nieraz go nie było, wyjeżdżał na delegacje, wiesz, musiał zarobić swoją pracą, tak? Czyli nie był w stanie przeskoczyć jakiegoś poziomu i jeśli nie pracował, to nie miał pieniędzy. To mi się do końca nie podobało i miałem zawsze wizję taką i sobie tak wymyślałem, nawet sobie gdzieś tam kiedyś to rysowałem, że ja to bym chciał tak zbudować biznes siedzieć, siedzieć sobie gdzieś tam pod palmą, siedzieć sobie na komputerze i ciągle zarabiać, nie? Czyli jakby nie. Udało się? Tylko jeszcze nie, ale dążę do tego oczywiście, żeby zbudować struktury, bo teraz jestem na etapie mega układania procedur, procesów, odpowiedzialności i, i gdzieś tam budowanie tego zespołu i żeby trochę. Wyjść z tej roli e, szefa i osoby pracującej, bo my nieraz jako szefowie trochę przeszkadzamy naszym pracownikom, tak? E, bo my jesteśmy najmądrzejsi, najlepsi, my to najlepiej zrobimy i teraz jestem na takim etapie, że chciałbym wyjść tego, trochę z tego i bardziej zarządzać strukturą i organizacją niż uczestniczyć aktywnie w niej. Jaka była jedna cecha u Twojego taty? Przepraszam, że tak się może uczepiłem tego wątku, ale e, sam jakby wskazałeś, że to jest jakby nie patrzeć, taki troszeczkę początek, geneza, tak, fundament, korzenie tak, Twojej oczywiście. historii zawodowej. Jaka była jedna cecha, umiejętność, postawa, sposób myślenia, które na maksa imponowały Ci w Twoim tacie i, i powiedziałeś sobie wewnętrznie, że ten konkretny element. Również chce mieć w sobie, w swoim umyśle, w swojej postawie. Widzę to na pewno pracowitość, nie? I taka dokładność. Oczywiście ja się tej dokładności nie mam tak jak on, tak? bo ja jestem raczej e, takim wizjonerem, że jakby twórcą, czyli ja coś powiem, dawajcie, zróbmy tak, ale później wolę to oddelegować do od osób mądrzejszych bądź pracowników, którzy są w stanie to zrobić. A mój tata był taki, że jak coś zaczynał robić, Jakąś pracę, to musiał ją zrobić dokładnie. Potrafił na przykład poprawiać pięć razy jedną rzecz, bo mu nie pasował jakiś tam element, nie? Czyli taka co pracowitość, dokładność. Mhm. Pytanie, które będzie miało dwa elementy. Co byś powiedział młodym ludziom, którzy są w szkole średniej, bądź na studiach i którzy akurat na swojej drodze niestety spotkali nauczyciela czy wykładowcę, który chętnie wykorzystuje przewagę pozycji siły, którą ma ich gnębi, nazywając rzeczy po imieniu, co byś powiedział im, takim młodym ludziom? I z drugiej strony, co byś powiedział rodzicom, do których dochodzą sygnały, że ich dziecko ma trudności z jakimś nauczycielem w szkole? Z, z takim nauczycielem, to, to tak jak ja miałem, starałbym się yy, po pierwsze na jego przedmiotach być na przykład lepszy. Bo mi, ja powiem na swoim doświadczeniu może, że ja byłem zawsze dobry z historii, i miałem nauczycielkę moją wychowawcę, która mnie nie lubiła, i to ona właśnie wtedy mówiła, że to ja pobiłem tego chłopaka, a, a mnie nie było w szkole. Ale na jej przedmiocie y, ja ciągle się uczyłem, bo lubiłem tę historię. I ona nawet próbowała mi nieraz podczas lekcji y, gdzieś tam wbić szpilkę i próbować mi postawić tą tak zwaną pałę. Ale nie była w stanie, bo ja się edukowałem z tej historii. Bo wiedziałem, że na jej lekcjach zawsze będę miał po prostu utrudnione. Że było taka sytuacja, że wiesz, jesteśmy kolegami z ławki, rozmawiamy sobie podczas lekcji i ona mówi, Makowski, to ja co ja teraz mówiłem? A ja, bach, 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 nie? A mój kolega z ławki na przykład nie potrafił odpowiedzieć, no i teraz razu laczek, nie? I ona po prostu jeszcze bardziej denerwowała się tym, że nie jest w stanie trochę tego Makowskiego ściągnąć do parteru więc na pewno bym starał się na tych przedmiotach edukować, ale wiadomo, że jeśli by była to matma, to ja bym miał problem z tą nauczycielką. Więc w takich sytuacjach na pewno bym rozmawiał z bliskimi o tym, tak, że jest taka sytuacja, bo ja ze swoją mamą rozmawiałem, że mam takie problemy i że jestem trochę może szykanowany, ale mm, za każdym razem jak się coś dzieje, to y, Makowski źle zrobił, tak? I moja mama kiedyś poszła do tej nauczycielki i powiedziała, że jak ona może wychowywać młodych ludzi, traktując ich od razu z góry, że ona sama musiała popełniać w swoim życiu błędy i nie, nie od razu została nauczycielką i uczy w szkole tam podstawowej, i powinna na te dzieci patrzeć jednak z takim dystansem, cierpliwością i jednak patrzeć na to, że ten człowiek, ten młody człowiek. Idzie do jakiegoś życia, niełatwego, dorosłego życia i powinniśmy mu dawać dobre przykłady jako nauczyciele, a nie pokazywać mu to, że on nie może na nikogo liczyć, nawet na tych nauczycieli. Więcej. 260 milionów złotych to wartość nieruchomości, które kupiliśmy wraz z inwestorami, którymi zarządzamy na co dzień. Odezwij się do nas, jeśli poważnie podchodzisz do budowy swojego majątku i cenisz sobie dyskrecję i bezpieczeństwo sprzedaż. Jest ona bardzo mocno eksponowana w wielu książkach dotyczących rozwoju biznesu. A z drugiej strony mamy wciąż, mam wrażenie, w Polsce taką trochę aurę wokół handlowców, wokół sprzedawców, wokół generalnie sprzedaży, że ta atmosfera jest taka trochę śliska, taka lepka, nadal krąży w polskim języku wiele takich sformułowań jak nabijać makaron na uszy, wciskać, wydębić. Jezu, jakby nawet jak o tym mówię, to aż tak Aż, aż mi robi się niekomfortowo. Więc jak ty na tą sprzedaż patrzyłeś? Dlaczego ją polubiłeś? Jak ją zacząłeś praktykować? Co ona ci dała? Czego cię nauczyła? Zabierz nas w podróż w taki sposób, żeby osoby, które chcą w krótkim czasie poprawić swój byt, a umówmy się, sprzedaż do tego może poprowadzić bardzo szybko, żeby im się być może coś przekliknęło po twoich słowach, że warto pójść w tym kierunku. Więc yy, zgłosiłem się do firmy, która studiowała multimedia, czyli sprzedawała tam internet, telefon, takie rzeczy, czyli door to door, a druga to była sprzedaż produktów finansowych, która sprzedawała produkty do konsumentów, ale też do firm. No i poszedłem na rozmowę o pracę, pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap, bo pierwszy wygląda tak, że ktoś ze mną rozmawiał, w drugim rozmawiałem o Finansach i możliwości rozwoju, a w trzecim musiałem wykonać do swojej kierowniczki telefon sprzedażowy, żeby coś jej sprzedać. I wybrałem tak, taki produkt, który może wpłynąć na jej emocje. I wybrałem, że jest licytacja obrazów tak, dla dzieci potrzebujących, więc w taki sposób trochę wykorzystałem, że jednak każdy chce trochę pomagać drugiemu człowiekowi. No i po prostu sprzedałem jej ten obraz, <laughs> więc dostałem tą pracę. No i generalnie moja praca polegała na tym, że miałem przyjść do pracy, schemat rozmowy dostawałem, bazy ogólnodostępne przedsiębiorców, tak, czyli tam czyli byłeś telemarketerem. Tak, tak, tak. I słuchawka i jedziesz młody. Tak moja praca wyglądała. Był to młody zespół, bo moja kierowniczka wtedy dostała awans i zało założyła swój zespół. I w drugi dzień wykona wykonałem 174 telefony, Czyli za jeden z 16 pozyskałem klienta. Moja średnia w zespole tele, wykonak, te, wykonanych telefonów to była 50, więc dla mnie to było zaskoczenie, że wykonałem tyle, ale mówię, no ja jeden za drugim, nie robiłem żadnych przerw niczego, no bo ja patrzyłem pod takim względem, że przychodzę tam zarabiać, a nie pozyskiwać nowych kolegów, pogadać przy kawie czy herbacie, czy popatrzeć tam na jakieś na Facebooku się pobawić i, i pooglądać różne rzeczy. Sprawiło to to, że mm, ludzie z mojego zespołu mówili mi, Daniel, weź wykonuj, mniej tych telefonów, bo kierowniczka się do nas dopierdala, że my ich wykonujemy za mało. No i jakby sprawiło to to, że ludzie przestali mnie lubić, tak? W tym zespole, no bo byłem osobą, która wychodzi poza schemat, nie? Zredukowałeś liczbę telefonów, czy miałeś to gdzieś? <laughs> Oczywiście, że nie. Ja powiedziałem, słuchaj, ja to nie przyszedłem, żeby teraz z tobą rozmawiać i mieć w tobie koleżankę, tylko przyszedłem tu zarabiać. No i to sprawiało mi małe kłody pod nogi, i zacząłem się też kłócić z tymi ludźmi w zespole, no bo oni mi to utrudniali. Mówili, podpowiadali kierownicy, że Daniel to chyba tych telefonów nie wykonuje fizycznie, tylko klika w telefonie i udaje, że rozmawia. Więc... Czyli próbowali cię <laughs> Tak, tak, tak. Dochodziło do tego później, że ja utrzymywałem tą średnią i wyszło, że utrzymywałem tą średnią największej ilości telefonów w całej Polsce, wśród tych wszystkich zespołów, a tam było 8 miast wojewódzkich. Że zarząd firmy, czyli dyrektorzy, zaczęli sprawdzać bilingi, czy ja faktycznie wykonuję te telefony. E, więc dochodziło do naprawdę skrajnych sytuacji, więc zaczęło mnie to denerwować. Po no ale prostu. docenili ci jakoś za taką pracę, czy nie? Znaczy, docenili mnie wtedy, jak uzyskałem efekt, nie? bo wiadomo, że pierwszy miesiąc to był taki, że wykonywałem te telefony, ale byłem mega zajechane, bo tak. pracowałem na kilku etatach. Więc ci ludzie czuli to moje zmęczenie pewnie i. Tak myślę teraz na przestrzeni czasu, że siedzę w tej sprzedaży, dlatego nie mogłem dopiąć tego deala końcowego w postaci prowizji. Ale po tym jak rzuciłem te wszystkie prace, no to w trzecim miesiącu zrobiłem najwyższy wynik sprzedażowy w tym moim zespole, Zar zarobiłem chyba wtedy 8000 zł, co było dla mnie mega, mega dużymi pieniędzmi i yy, ja miałem tak dla widzów, płatne prowizje w taki sposób, że jeśli firma sprzedała kredyt i na nim zarobiła 10 tysięcy złotych, to ja miałem z tego 1000 złotych brutto, odejmując ZUSy i tam podatki, więc tam 800 czy tam 700 zł. Więc żeby wygenerować prowizję na przestrzeni 8000 to musiałem trochę się namęczyć tych, tych kredytów. No i sprawa wyglądała tak, że dalej wykonywałem te telefony dalej trzymałem ten plan sprzedażowy i dochodziło nawet do takiej sytuacji, że na przykład nie mogłem kilka dni przed końcem kwartału zrobić planu, brakowało mi tam kilku procent i tutaj dałem się trochę zmanipulować, że kierowniczka mówiła, dobra Daniel trochę zwolnij, już masz 95% w planu, to teraz możesz spokojnie sobie pozyskiwać tych klientów, no i zjechałem trochę z mojego, z mojego pułapu, no i przyszło trzy dni przed końcem miesiąca, a mówię, kurwa, ja nie mam planu, nie? Nie potrafiłem, wcześniej miałem po 130-150%, a tu nie miałem planu. Te 5% mi blokowało. No i generalnie wziąłem telefon do ręki i siedziałem do 21 w pracy, robiłem po 290 telefonów dziennie. Doszło do takiej sytuacji, że chciałem o 21 wyjść z budynku, wychodzę, a mnie ten ochroniarz zamknął. No bo zrobił obchód, zobaczył, że nikomu nie ma i zamknął. No mówi, ja nie wierzę. Usiadłem na schodku, zadzwoniłem tam na ten telefon. On mówi, że za godzinę może być. No to mówię: Przecież nie będę tu siedział. I jeszcze do 22 trochę czasu, więc idę robić jeszcze telefony. No i wykonałem jeszcze 40 tych telefonów. Ten ochroniarz przyszedł. Ja nie siedziałem na dole, bo poszedłem do góry dalej robić te telefony, że aż musiał przyjść do mnie do góry, bo nie odbierałem prywatnego telefonu, bo ciągle byłem na linii z klientami, że niektórzy mi mówili, że po prostu odjechałem trochę, że dzwoni do nich w ogóle 21.40. No ale mówię, kurde, do 22 generalnie można dzwonić. Wiadomo, że część ludzi mi powie, że mnie ale część będzie ze mną chciała porozmawiać, nie? tak, tak, tak. Bo tak w, w tej pracy głównie chodzi o statystykę i dobrą, dobrą e, gadkę sprzedażową i też mhm. uśmiech na twarzy, bo to, to też jest bardzo ważne. Finalnie tego planu nie zrobiłem, mimo wykonanych tych 290 telefonów, no bo robiłem to mhm. na takim ciśnieniu i tak wciskałem tym klientom tylko, żeby sprzedać, że oni to czuli po prostu mhm. i byłem tak wkurwiony na to, że ludzie do mnie mówili, że mu odpuścił, że masz ten plan już prawie, że w następnym miesiącu chyba zrobiłem 200%, tak, i to było chyba w 2,5-3 tygodnie, że, że później już po prostu tylko sobie dobijałem, ale później zobaczyłem, że nie mam rozwoju, tak? że coś mnie zatrzymuje. Dochodziło do sytuacji, że prosiłem moją kierowniczkę, że słuchaj, yy, nie mogę przeskoczyć jakiegoś pułapu. Yy, chciałbym yy, przeskoczyć następny level w tak? sprzedaży. Chciałbym być najlepszym handlowcem w firmie. Pokaż mi, jak to się robi, bo ty byłaś najlepsza. Nie? W jakimś tam okresie swoim czasu. A no, słuchaj, ty se żarty robisz, że ja teraz będę wykonywała telefony? Oh. Ja tak, a ja tak, what the fuck? Nie? Przecież wykonywałaś to najlepiej, nie? No, i generalnie nie chciała tego robić. Nie? Później doszło do takiej sytuacji, że dalej mi podkładali te kłody pod nogi, i pokłóciłem się i powiedziałem kilka ciepłych słów mojej współpracownicze I doszło do tej sytuacji, że poszedłem na dywanik, i ona powiedziała, że albo ją przeprosisz, albo cię zwolnię. Ja wie, to ja składam wypowiedzenie. To możesz mnie zwolnić. Wiedziałem, że ona tego nie zrobi, bo ja robiłem cały plan prawie zespołu. No, i generalnie miesiąc już popracowałem i chyba przyciągnąłem coś, bo robiłem trening na siłowni i zagadał mnie taki gość. Widziałem, że ty jedziesz autem firmy takiej i takiej. I ja mówię: No, tak, no i co? E, jakbyś kiedyś chciał, to ja prowadzę taką firmę i dał mi wizytówkę. I ja wtedy w tamtej sytuacji nie chciałem tego robić, e, bo byłem fery wobec tej drugiej firmy e, i nie lubię takiej, takiego. Za plecami kogoś robienia czegoś, ale jak już dochodziło do sytuacji, że ja się zwalniałem, tak, i już byłem na, na wypowiedzeniu, to szukałeś opcji. To szukałem możliwości. Spotkałem się z nim i on mówi, e, ile tam zarabiasz? Ja wtedy chyba tam e, dalej tam miałem 10 czy 20% od tej mojej prowizji, a on mówi, teraz dostanie to u mnie, żeś miał 100%. Czyli to, co tam firma zrobiła 10 tysięcy, to ja będę miał te 10 tysięcy, bo on ma procent od wolumenu. Czyli on od tego robi jakiś tam duży obrót i od tego ma dodatkowy mhm. procent. Więc on tym pośrednikom finansowym, którzy są pod nimi, nie zabieraj tej prowizji po prostu. No i ja mówię, yy, aż niemożliwe, że ciężko mi było w to uwierzyć, że tam mam. 10, 20, tu mam 100, nie? że mówię, jakieś chyba oszustwo w tym I była jest, to prawda, nie? czy nie? Była to prawda, tak, tak, tak. Mhm. I co sprzedawałeś wtedy? Produkty finansowe, czyli kredyty konsumpcyjne okay. i, i gdzieś tam firmowe. No ale teraz pojawiło się pytanie, że muszę się zwolnić, założyć działalność gospodarczą. Nie? Mhm. No i to był gdzieś tam e, taki ciężki dla mnie orzek do zgryzienia, bo za trzy miesiące mi się rodziło dziecko, i mieliście 5 tysięcy, żeby przeżyć następny miesiąc. Tak, i, i mieliśmy 5 tysięcy, żeby przeżyć następny miesiąc. Rodzice mówili, że w ogóle mi odwaliło, że jak jak chcę rzucać pracę, którą zarabiam średnio 7-9 tysięcy, że jestem nieodpowiedzialny, że tak mnie nie wychowali, że nie powinienem tak robić. No bliscy też mi mówili, weź stary, zostań w tej pracy, bo zajebiście zarabiasz. Nie? No ale. to nie dawało spokoju. Nie dawało mi spokoju, że nie spróbuję, że się poddam. Że mam taką możliwość, tak? I ogólnie walczyłem trochę ze sobą, bo w środku mi to podpowiadało, że to jest dobry pomysł i że zawsze chciałem być jednak tym przedsiębiorcą. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, ale wiedziałem, że nie chcę mieć szefa po prostu nad mm. sobą. I wtedy e, moja żona, teraz żona, wtedy partnerka mi w tym pomogła i w tym miejscu mogę Ci podziękować, e, że wtedy powiedziała, że Daniel, jak Ty nie spróbujesz, to będziesz żałował. Spróbujmy, mm. ja no i ja to zrobiłem. A byś tak nie powiedziała? To możliwe, żebym został, nie? Ile robi w ogóle właściwa osoba tak, przy boku, tak, nie? Tak, 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 więc nie wiem, co bym wtedy zrobił, ale wydaje mi się, że mógłbym zostać, nie? Bo wtedy racjonalność by się włączyła, trochę odpowiedzialność, jednak młode, małe dziecko zaraz będzie, i jednak o nie trzeba zadbać. I zrobiłem tak, nie? Założyłem tą działalność, zacząłem sprzedawać pod tym człowiekiem, no i... Yy... No, i postawiłem socjalnie, że muszę zarobić te 10 tysięcy. No i, ale zacznę od początku. W pierwszym tygodniu zacząłem robić te telefony, wykonywałem ich po 200 dziennie, czyli pracowałem do rano do wieczora, tylko przychodziłem do domu spać, tak? Pierwszy tydzień, nic. Drugi tydzień, dalej wykonywałem tych telefonów po 200 dziennie, czyli wychodzi na to, że 1500 telefonów mm. dzień, tygodniowo prawie wykonywałem. Pozyskałem 10 klientów, też nic. Trzeci tydzień. Taka sama ilość telefonów pozyskanych 40 klientów w sumie, dalej nie ma nic. Ale pozyskujesz klientów, ale nie ma nic. Jakby o co chodzi? Nie ma efektu. Okay. Czyli pozyskuję klientów, są zainteresowani, ale nie mogę ich dopiąć. Bądź bank nie czyli chce nie im dać finansowania. Nie. Okay. Tak, nie kupują, czyli jakby dla mnie nie ma prowizji. Jasne. No i mija ostatni tydzień, tak, już jest dosyć mocne ciśnienie. Moja żona za 6 tygodni ma rodzić, tak. Ona też chodzi, wiesz, na, na szpilkach. No i trzy dni przed końcem miesiąca spinam klienta, zarabiam 15 tysięcy złotych, prowizji, dzwonię do mojej partnerki. I mówię, Kamila, udało się, nie? Ona zaczyna płakać, nie? Zeszło z niej ciśnienie, mi się też łezka zakręciła, no bo wiesz... Mm, piękny moment. Udało mi się to dopiąć, cieszyłem się z tego, byłem z tego dumny, ale każdej chwili, której wykonywałem ten następny telefon, wiedziałem, że to nadejdzie, że ja nie wrócę na ten etat, że zrobię to po prostu, nie? I ta po prostu upartość, konsekwencja zrobiła to, że... Zarobiłem to i wtedy już to ruszyło po prostu. Jeden, drugi, trzeci klient i robiliśmy po 7 milionów rocznie obrotu tak, na tych na kredytach konsump konsumpcyjnych i biznesowych. Ale po półtorej roku y, przeskoczyłem na nieruchomości i tam złapałem pasję po prostu. I, I gdzieś tam zacząłem się edukować w tych nieruchomościach. Czy każdy może być dobrym sprzedawcą? Myślę, że jak się ma dobrego mentora, bądź, e, bądź takiego. Człowieka, który cię dobrze poprowadzi i wykorzysta to Twoje umiejętności, słabsze bądź lepsze, to każdy może zostać sprzedawcą, ale nie wiem, czy każdy w długim terminie się będzie w tym spełniał. Dlaczego? Bo to jest różnica. No bo niektórzy mogą się męczyć w tym, że ciągle muszą dzwonić do klientów, ciągle muszą ich pozyskiwać, a jednak trzeba lubić tą sprzedaż. Nie? Nieraz hmm. introwertycy introwertyce lepsi są w obsłudze klienta niż w pozyskiwaniu klientów. Nie? Więc wtedy, na przykład taka osoba, jak miałem jednego pracownika, który dobrze na początku sprzedawał, ale później widziałem, że się męczy po prostu dalej w sprzedaży, to robiłem tak: ja pozyskiwałem klientów, bądź inni pracownicy, a on ich obrabiał, czyli wprowadzał mm. dokumenty, przygotowywał dokumenty, i, i też miał z tego tak i super się spełniał, a już widziałem, że się wypalał po prostu w mm. tej sprzedaży, nie? Mm -hmm. Ty miałeś dobrego mentora? Bo swojej historii tak chyba nie wynika. Nie, nie, nie. Ja sam się edukowałem, czytałem książki sprzedażowe po jedną, dwie tygodniowo i po prostu uczyłem się, uczyłem nie. się, uczyłem się w tej sprzedaży, oglądałem filmiki. No właśnie, to, to się zatrzymajmy, no bo. Mniej osób raczej będzie miało szczęście i farta, spotykając właściwego mentora, dojrzałą osobę, która ich poprowadzi pod kątem intelektualnym w takim obszarze, jakim jest sprzedaż? Większość raczej nie będzie miała tego szczęścia, więc dla tej większości, jakiebyś polecił być może książki, nie wiem, kursy online, blogi, podcasty, obojętnie, skąd, skąd czerpać wiedzę obecnie, żeby. Te umiejętności zdobyć, no bo niezależnie od tego, czy będziemy mieli świat zdominowany przez AI czy jakąkolwiek inną technologię. To prawdopodobnie zawsze człowiek będzie kupował od człowieka, więc ktoś będzie musiał sprzedawać. Wiesz, no najlepiej no to przygody przedsiębiorców oh. i biznes misjanie, czyli najlepsze jakby dostarczyciele Pozucasz. wiedzy, pozdrawiam. Ja się uczyłem sprzedaży. To też pozdrowie i tutaj widzę napisane, czyli od Karola Afronia. Mega dużo oglądałem jego, mm -hmm. nawet jego te karteczki takie sprzedażowe swoim pracownikom wprowadzałem. Byliśmy też w kontakcie, kupowałem kursy szkolenia, więc mega się tam uczyłem. YouTube Sbiro, e czyli uczelnia Sbiro, e tam jeździłem, edukowałem się. Wezbiro jest plusem to, że kupujesz kurs podstawowy i masz dostęp do wideo kursu podstawowego 5 lat do tyłu, nie? Hmm. Czyli jesteś w stanie po prostu do nagrań wracać, które były kiedyś, i tylko na przykład, jeśli chcesz się nauczyć sprzedaży, szukasz elementów sprzedażowych i po prostu czerpiesz tą wiedzę. Ważne, żeby wyciągać z niej wnioski, a nie być osobą, która się ciągle uczy, tylko łapie jeden tip sprzedażowy bądź zarządzający, wprowadzam, sprawdzam, wyrzucam, biorę następny, sprawdzam, hmm. implementuję i idę dalej. W swoich początkach kariery zawodowej jako trener personalny zarabiałeś, powiedziałeś na początku wywiadu, 20 zł. na godzinę. Tak. Z dodatek wiem, że masz na swoim koncie transakcję, gdzie włożyłeś 0, a wyjąłeś 300 tysięcy zł. Skomentuj te dwie rzeczywistości i opowiedz szczególnie o tej drugiej. Zgadza się. Pracowałem jako trener personalny i zarabiałem 20 zł za trening personalny, 7 zł na godzinę miałem, i w tym, jakby nie ujmując, oczywiście byłem trenerem, który chodził i sprawdzał, czy ktoś nie posprzątał sprzętu. Ale też na mopie w łazience musiałem wodę zamiatać, że tak to nazwę, bo tak wyglądała wtedy po prostu praca na rynku. E, tak, e, zrealizowaliśmy kilka dość dużych dochodowych transakcji, Jednych mniejsz, jedne mniejsze, drugie większe, bo wiadomo, na rynku nieruchomości liczy się, myślę, koniec roku i ile jesteś do przodu po prostu, tak. bo na jednej transakcji zrobisz mało, ale na drugiej dużo. I mieliśmy taką transakcję, że dopięliśmy deal w postaci zakupu budynku, który zarezerwowaliśmy za 0 złotych, tak, na podstawie umowy notarialnej a sprzedaliśmy go za 300 tysięcy drożej klientowi docelowymi poniżej ceny rynkowej, na której klient zarabia przysłowiowo prawie 8 tysięcy złotych miesięcznie. Mhm. Czyli dla niego to jest też zajebista transakcja. Każdy wygrał. Ale my no, po prostu dzięki temu, że siedzimy w tym rynku, trafiają do nas różne okazje różni ludzie z różnymi problemami i jesteśmy w stanie je rozwiązać i tym ludziom pomóc, to jesteśmy w stanie wygenerować większą wartość dla klienta docelowego, ale też dla klienta mhm. sprzedającego. Wy głównie z nieruchomościami działacie w Szczecinie? W Szczecinie zajmujemy się budowaniem majątków dla inwestorów i zarządzaniem nimi, a w całej Polsce skupujemy nieruchomości, bo mam dość duży skup nieruchomości, które zrzesza dużą grono, grono ludzi, bo zgłasza się do nas dość dużo ludzi, którzy chcą sprzedać swoją nieruchomość, działkę, stodołę z krową, bo też mieliśmy taką sytuację, Sytuacja bądź inne nieruchomości, których chcą się po prostu pozbyć. Ale najszybciej zarobionymi pieniędzmi, jakie widziałem, to była sytuacja, gdzie wchodziliśmy do transakcji z inwestorem, takim zewnętrznym, czyli my chcieliśmy kupić mieszkanie, on nam dawał kapitał, który i te mieszkanie później mieliśmy sprzedać. No i my zrobiliśmy remont, zrobiliśmy podział na mikrokawalerki, tak? czyli ten standardowy produkt, który robimy, i mieliśmy znaleźć klienta docelowego. Zrobiliśmy remont, wynajęliśmy i sprzedaliśmy klientowi. Inwestora kosztowało to 3 godziny w postaci zobaczenia mieszkania, podpisania aktu materialnego, podpisania umowy wykonawczej i danie nam pełnosti na sprzedaż, czyli w 3 godziny zarobił 80 tysięcy złotych, co myślę, że jest bardzo przyzwoitą stawką godzinową, prawda Adrian? No, bardzo przyzwoita. Ile ty masz lat teraz? W tym roku, w październiku kończę 29. Okej, okay, no, czyli młody facet wciąż, nie? Jakbyś miał tak spojrzeć te... Powiedzmy 14 lat wstecz, do totalnych początków tego, jak z tatą jeździliście na tematy z wykładzinami. To pomimo, że to już wybrzmiewa bardzo mocno swojego wywiadu, czyli edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, ale czy jest jeszcze jakiś inny aspekt, coś, co czujesz, patrząc na te wszystkie lata wstecz swojej pracy zawodowej? No bo patrząc na początki, nie było oczywistym, że będziesz robił transakcje o wartości setek tysięcy, jak nie milionów złotych. Nie, no, nie, nigdy tak naprawdę do głowy to do mnie dochodziło, chociaż zawsze sobie gdzieś tam w głowie mówiłem, że będę milionerem, który gdzieś tam pracuje na tej plaży. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale tak miałem. Jak miałem 15-18 lat, w ogóle nie pomyślałbym o tym, żeby robić takie transakcje. Jeśli byś mi to powiedział, to bym powiedział, że chyba odjechałeś albo coś mm -hmm. za dużo się czegoś najadłeś i opowiadasz głupoty. Ale z takiej perspektywy widzę to, że po prostu mam dryk do komunikowania się z ludźmi, tak? Ludzie mnie lubią, ufają mi, tak? I na pewno jestem osobą, która jeśli powie, a to powie a, mimo przeciwności losu, bo wiadomo zdarzają się rzeczy takie, że robimy jakąś transakcję, nie do końca ona wyjdzie, będą jakieś przeciwności losu, tak? ale najważniejszy jest efekt, że jeśli powiedzieliśmy, że to dowieziemy, to nawet jak mamy do tego dołożyć, to to dowieziemy. Mhm. I w ten sposób się buduje reputacja, która potem się niesie. Tak. Podam Tobie teraz przykład, jak buduje się tą reputację. Mimo tego, że nieraz dostajemy po tak zwanej dupie, czyli musimy po prostu wziąć na siebie jakieś konsekwencje. Jest to kosztowne i bolesne. Tak, tak, tak. Mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy wykonać dany remont w określonym czasie i później od października inwestor miał czerpać z tego zyski. Tak znajmu. No i była taka sytuacja, że spra przez sprawy urzędowe, przez ekipy remontowe opóźnienie przekroczyło już prawie 5 miesięcy. Inwestor był informowany na bieżąco o tym, że się dzieją takie rzeczy i nawet nie oczekiwał tego od nas, że co teraz jak minęło te 5 jak minął ten termin i teraz ja jestem stratny, no bo nie wynajmuję. I jak my do tego podeszliśmy? Podeszliśmy do tego tak, że mówię: ok, że ty to rozumiesz, ale my będziemy wystawiać teraz faktury i co miesiąc będziemy ci za to płacić. Miał dostawać 4000 miesięcznie. Czyli przez te 5 miesięcy dostał ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie, a nie musiał ich dostać i ich nawet nie oczekiwał. Ale my bierzemy konsekwencje za nasze działania. Jeśli powiedzieliśmy mu, jak kupował mieszkania, że od października będzie zarabiał, to kurwa od października będzie zarabiał. I nie może stać się inaczej. Ale co spowodowało tę sytuację? Że on po dwóch, trzech miesiącach kupił następne dwa mieszkania, i ja nawet nie musiałem mu ich sprzedawać. Tylko on by je po prostu kupił, bo sam stwierdził, że to jest solidna firma i że aż jest zszokowany, że w ogóle dostaliśmy do niego, jak on to nazwał, gratisowo 20 tysięcy. Bo on tak do tego podchodził, bo rozumie, jak jest skonstruowany biznes, że nie zawsze jest droga od punktu A do punktu B, tylko nieraz jest droga od punktu A do B, ale w taki sposób, tak? że Aha, jednak tak. nie jest nam po drodze, w linii prostej, żeby osiągnąć nasz cel. Więc w taki sposób w długim terminie buduje się silną reputację, która przynosi długoterminowe korzyści i po prostu klienci są z nas zadowoleni, a my czujemy się dumni, że dowodzimy mimo przeciwności losu. To jest piękny przykład pokazujący, że jak chcesz sprzedawać więcej albo drożej, to zamiast za wszelką cenę minić, jak dać najniższą cenę, to warto sobie zadać pytanie, co mogę zrobić, żeby mieć najsilniejszą reputację w swojej branży. Bo z powodu bezpieczeństwa wielu klientów wybierze właśnie ciebie. No i druga sprawa, że jeśli dajemy jakąś wartość klientowi, to zastanowimy się, jak możemy dać jeszcze więcej od siebie niż obiecaliśmy. Bo wtedy też klient widzi w to, że nie tylko pieniądze się liczą i to, co obiecaliśmy, tylko klientowi dajemy jakieś benefity dodatkowe, na przykład jak my, skrzyneczki z napisem Champion Insert, z podpisem Makowskiego, z winem, herbatką i podziękowania, że nam zaufałaś. Powiedz tytułem końca, kogo szukacie do pracy? Bo sam powiedziałeś przed wywiadem, że u was rekrutacja jest zawsze otwarta. Co to znaczy? Wiesz co, po prostu yy, kiedyś usłyszałem od kogoś, że dobrze mieć zawsze otwartą rekrutację, bo jeśli masz ją zamkniętą, to jeśli jakiś fajny człowiek, fajny specjalista będzie szukał pracy i wejdzie do ciebie na przykład na stronę, bądź do firmy i zobaczy zamknięta rekrutacja, no to przecież nie wyśle cv -ki. A jeśli masz otwarta rekrutacja, no to jest taka możliwość, że akurat nie wiem, straci pracę, yy, pracodawca go zwolni, bądź coś się wydarzy na rynku mhm. i wtedy złoży do ciebie CV-kę i możesz nie szukać takiej osoby, a ona do ciebie trafi i w taki sposób będziesz mógł budować fajny zespół i, i budować w swoim zespole takich czempionów, które będą mogły powodować, że twój biznes będzie rósł, a ty będziesz się stał lepszym przedsiębiorcą. Wszystkie oczywiście namiary na Daniela i jego firmę macie w opisie tego filmu. Powiedz mi, czy majątkowo jesteś milionerem? Myślę, że jeszcze nie. Mam dużo w aktywach, ale ciągle obracamy tymi aktywami, więc nie nazywam się milionerem, jeśli... Masz majątku powyżej banki, czy nie? Myślę, że teraz pod względem tych inwestycji, które koszujemy, to nie, no bo jakby mamy to wszystko w tych aktywach, które sprzedajemy, ale jeśli byśmy sprzedali jakby te wszystkie aktywa, tak, to myślę, że tak. Mhm. Ta rozmowa to była dla mnie przyjemność, zaszczyt. I cieszę się, że reprezentujesz taką postawę, bo uważam, że jeżeli ten wywiad wpłynie chociaż na jedną duszę w sposób pozytywny, że ktoś będzie gonił swój wewnętrzny głos. A propos rozwoju, dobrobytu, bogacenia się, to zrobiliśmy dobrą robotę. Dziękuję Ci, Daniel. Dziękuję bardzo i dziękuję widzowie.